Cześć kochani, to ja Wojtek Pietraszek, kanał rockday.pl. Lekcja pierwsza dotycząca techniki, łączenia technik. Tutaj akurat może zaczniemy od razu w ogóle od takiego połączenia technik, jak to by brzmiało. Połączenie techniki, takie można trochę powiedzieć arpeggiowe, no generalnie na dwóch strunach, najgrubszych, plus połączenie przebiegu takiego palcowego, bo tu zaczniemy powiedzmy rozróżniać na razie w tym momencie. Niekoniecznie to nas dotyczy jakiejś skali. To chodzi po prostu o to, żeby brzmiał jakiś motyw na ćwiczenie palców. I tu mamy tak, czwarty, drugi, pierwszy takie przejście. Zresztą posłuchajcie sobie sami. Teraz powiedzmy w zwolnionym tempie troszeczkę tak to zrobimy. Czyli to zauważcie, mam dwa motywy. Jeden motyw to jest po prostu jakby taki główny trzon tego riffu, który polega po prostu na zagraniu struny piątej i szóstej. Struna piąta A na piątym progu, struna szósta E na trzecim progu. I to po prostu gram tak 5, 3 i najgrubsza szósta 0. Czyli jest coś takiego. Wchodzę później z piątego progu na czwarty, czyli można powiedzieć generalnie wychodzi kwinta najpierw jest od dźwięku G kwinta, a później tryton, czyli kwarta zwiększona. Czyli uwaga, spróbujmy to w wolnym tempie. To jest taki specyficzny motyw, bo to nie jest, wszystkie dźwięki nie są równomierne, w sensie te same, tylko jest ty 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 i to się zmienia. Oczywiście to można zastosować w różnych miejscach, to można dowolnie generalnie zrobić, można byłoby równie dobrze na przykład, nie wiem, zagrać 7, 5, 3 zamiast pustą strunę, prawda? Na przykład... Sekwencje mogą być też różne. W każdym razie tutaj o to mi chodzi, zaraz będzie ten dalszy motyw. Tutaj chodzi generalnie o to po prostu o nabranie prędkości. Czyli wyćwiczenie tego motywu ty 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 ty. To jest generalnie motyw całkiem naprawdę prosty, jeśli chodzi o samą konstrukcję w wolnym tempie naturalnie, no, bo to już kwestia tylko przyspieszania, to jest ta trudność. Teraz wam pokażę ten drugi motyw. Drugi motyw to właśnie grałem w tym momencie
na zasadzie tylko takiej jakby technicznej. Grałem palcem czwartym, drugim, pierwszym. Nie było to istotne, jaka to była skala. Po prostu, jak widzieliście, teraz zmieniałem po prostu ten motyw. Przechodziłem od siódmego progu, aż przeszedłem do pierwszego. Czyli generalnie to jest takie ćwiczenie, można powiedzieć, techniczne, ale jak słychać, ten motyw jest całkiem, całkiem zacny. Można powiedzieć, całkiem taki przyjemny, taki do grania, taki mocny. Całkiem fajny do grania, taki bataja. Tak więc ten motyw, ten drugi, prawda? Pierwszy już mamy i teraz byłby ten drugi motyw. Czyli to jest coś takiego. Teraz w zwolnionym tempie. Czyli byłoby coś takiego. Ten przebieg akurat, jak widzicie, to jest taki dosyć, można powiedzieć, taki charakterystyczny, bo... Czyli taki dosyć charakterystyczny, ja tutaj akurat go zapętlałem, czyli generalnie, jeszcze raz w zwolnionym tempie tutaj wam tylko pokażę. To zapętlenie takie, bo robiłem tak, najpierw zapętlałem w kółko to. Cholera razy ten motyw, prawda, ten. Czyli to jest takie ćwiczenie, które myślę, że będzie bardzo często powtarzane. Ćwiczenie na jakby ogarnięcie schematu, ogarnięcie, powtarzenie go bardzo dużo razy, w związku z czym jakby ten umysł musi się przestawić, że grałem w kółko ten sam motyw, aż do posrania. Oczywiście, no, można powiedzieć, no, bardzo monotonne, ale generalnie tu chodzi o to, o sam fakt nabierania prędkości, prawda? Skupiamy się na nabieraniu prędkości, bez jakichś zbędnych tutaj pierdół, tylko po prostu coraz szybciej gramy. Jak już nam wejdzie to w krew, jak będzie po prostu te palce będą same już tam latały, to oczywiście możemy sobie jakieś motywy tutaj wciskać. Więc robiłem tak, zapętliłem jeden motyw i zapętliłem ten drugi motyw. Więc jeszcze raz tylko go zagram. To było w ten sposób, ale w połączeniu jedno z drugim, to po prostu musiałem troszeczkę ukrócić to drugie przejście, czyli byłoby coś takiego. Tak więc mniej więcej tak to by wyglądało. Widzicie, to możecie sobie tam cofnąć do tego wolnego grania. W każdym razie to jest takie proste łączenie riffów, które nam wpadają, prawda, w ucho, wpadają nam w ręce, można powiedzieć, bo czasem przypadkowo. Rozkminiajcie sobie to, spróbujcie ogarnąć w takim szybkim tempie, jak ja grałem. Na pewno to może problemów, myślę, że wam nie sprawi żadnych, bo to jest dosyć proste. W każdym razie papatki i czekajcie na następne bajery. Na razie. Jak słychać, ten motyw jest całkiem zacny, można powiedzieć, całkiem taki przyjemny, taki do grania, taki mocny.